Bum. I zaczęło się, proszę Państwa. Propozycja dla tych z Państwa, którzy wyjeżdżają na wakacje i na przykład aktywność na plaży, na ręczniczku z jakimś trunkiem chcieliby zmienić na coś, co wygląda w ten sposób. A. Zaraz spróbujemy, jak brzmi. Wymyślili to, szanowni państwo, Indianie Ameryki Północnej. Francuzi nadali temu nazwę. Trudno nadążyć nad tą piłą i nad myślami. A Polacy powiedzą, o co w tym wszystkim chodzi. Piotr Schubert, Marcin Tracz, Radosław Markowski i Kacper Chmielewski, zawodnicy drużyny Lacrosse Grom Warszawa. Uwaga, wchodzę tutaj, może szybciutko do Piotra. Cześć Piotr, witaj. Cześć. Serdecznie. Wygląda to wszystko całkiem sprawnie i całkiem łatwo. Tak, bo to jest bardzo łatwe. Aha. Potrzebne jest do tego kij, piłka. Polega to po prostu na rzucaniu światło. Piłki. Kij jest zbudowany z szafta, czyli z tej części, można powiedzieć, kija i z główki, na której jest siatka. Rzut wygląda tak jak w zasadzie rzut ręką. Byśmy rzucali ręką, tylko to jest w sposób przedłużenie naszej ręki. Można sobie spokojnie rzucać. Radek, ja zaraz spróbuję. Radek, jak ty długo grasz? Rok równo. Rok. Dzisiaj mija równo rok. Naprawdę? Obchodzimy rocznicę? No to 100 lat w takim razie twoim umiejętnościom lacrosowym życzymy. Oby. To jest sport, którego trzeba się rzeczywiście najpierw nauczyć, dużo temu czasu poświęcić, żeby dojść do takiej chociażby precyzji jak wy? Myślę, że tak jakby wszystkim. Trzeba trochę czasu poświęcić, praktyka czyni mistrza. A słuchajcie, a kto wpadł na pomysł, żeby nakręcić film na YouTubie, na którym pokazujecie, no może nie na YouTubie, ale w internecie pokazujecie, jak zdobywacie lacrosem Warszawę? To chyba pomysł nie Piotr. Chyba mój, bo ja wymyśliłem plecak, na którym można zamontować te kamery i pomyślałem, że to właśnie idealnie by się sprawdziło do lacrosa. Wtedy no, zadzwoniłem do chłopaków, oni w ogóle nie oponowali, wszyscy chętnie się zgłosili. No i przejechaliśmy sobie po Warszawie, kręciliśmy w różnych miejscach, no i efekty można obejrzeć. No dobra, spróbujemy. Powiedz mi, dobrze, czekaj, najpierw ty złap. Słuchajcie, rzucamy teraz do tego pana tutaj koło mnie, rzucamy do niego, nie do mnie. Uwaga. Cyk. A, okej, czyli wyciągasz... Proszę. No nie, proszę, rzuć jeszcze, tylko zobaczę, jak to... A, rzut jest bardzo prosty. Jakbyś rzucał po prostu wędką. Dobra, łapię. Hopla. Tak, i, słuchaj, jak łapiesz, musisz górną rękę dać trochę wyżej. A, wyżej, wtedy okay. Łatwiej się łapie. Jak rzucasz, tutaj masz akurat zaznaczone mniej więcej tu i rzut bez piłki na razie spróbujemy. Wygląda Ciach. W ten sposób. Tak, jakbyś rzucał, że masz kask. Ręką. Jakbym rzucał normalnie piłką. Tak, tylko przedłużenie. To uważaj, w ten kask. Ciach. Ty, trochę dobra, sorry, jeszcze spróbuj raz. Wyżej celować. Złapał. Cyk. Pięknie. Dobra, elegancko, jestem w domu, tutaj do kasku. A, wyżej muszę celować, tak? Tak. Gdzieś tutaj jest, no, zapraszamy, jest Marek, chodź, zobacz, ty spróbujesz. Za chwileczkę będziesz rozmawiał i będziemy pytać o zupełnie inny temat. Ciekawa sprawa. No to uważaj. Teraz, to ja cię teraz nauczę. Najpierw wyciągasz troszkę do góry. Przede wszystkim jak łapiesz. Leworęczny, praworęczny. Jak? Jesteś leworęczny? Prawo. Prawo, no to trzymasz, tak? Już, jak łapiesz, ta ręka w górze i delikatnie amortyzujesz piłkę, jak będzie lecieć do ciebie. Słuchaj, łapaj. Prawie. Okay, jak będziesz rzucać, to ta ręka trochę niżej i zamach jeszcze niżej, jeszcze niżej, jeszcze. O, i zamach jakbyś zarzucał wędkę. Super. Pięknie. Dobry. Dobra, spróbujemy wykonać, dwóch amatorów spróbuję. Słuchajcie, wy macie trochę łatwiej, bo wy macie taką inną rakietę. To jest trudniej trochę. To jest bramkarska, bo to jest normalnie sport, gramy na dwie drużyny, tak? 10 na 10 i chodzi o to, żeby piłeczka jak w piłce nożnej trafiła do bramki po prostu. Czyli dzielicie się na napastników, pomocników i obrońców i bramkarzy. I na obrońców, dobra, to co, rzucam to trudniej tą bramkarską? Praworęczny. Uważaj, uważaj, gotowy? Co wyżej? Tak. Okay. O, dobra, uwaga. Tak, rzucam. Nie udało się. No, jesteśmy po prostu absolutnym tutaj. Trzeba łamagami jesteśmy. Nie, to jest za trudno. Trochę łatwiej. Albo nie, teraz łapię, teraz dawaj. Tomek, ty tak pięknie łapiesz tę piłkę naprawdę. Poczekaj, no jeszcze raz chcemy spróbować. No, to dajcie nam tylko jeden dobry rzut. Dobra, tu łapię, uważaj. Pięknie się udało. Jejku, jaka jestem ciapa. Jeszcze raz. Nie, dobra. Spróbuj innym kijem. Może innym kijem ci się uda. Rzucaj. To my zostajemy, ja zmieniam kije, oddajemy tobie głos, Buniczko. Ale ja zapraszam.